Jak zwykle musi zaznaczyć swoją obecność i... Nie ma. Major już przyzwyczajony i wypatruje sarenki naokoło w tym miejscu. Zbyt często je tu spotykamy. A jak major gdzieś zbyt często spotyka zwierzynę, to zaczyna być czujny w takim miejscu. W lesie zawsze jest czujny. A jak chwyci trop, to idzie jak po szturku. Dobry major. Chyba że z jakichś krzaków wyskoczy parę saren. Jest taka możliwość. Także major ma doświadczenie w tropieniu dzikich zwierząt. Major na tropie. Prawdopodobnie najwięcej śladów to oczywiście psich wyczuwa. Raz nawet jelenia tu widzieliśmy. Nie bał się nas za bardzo. Podczas gdy jelenie w lesie uciekają jeszcze zanim cię zobaczył. I mówimy o potężnych bykach, a nie małych łaniach. No cóż, nie jestem myśliwym, nie noszę ze sobą strzelby z celownikiem termowizyjnym na przykład. Albo karabinu półautomatycznego. No nie wierzę. Hello there. O tym właśnie mówiłem. Jak na widelcu. No i co stoisz? O was mówię, między innymi. Major nie chwycił tropu. Dopóki stoi jak posąg, major nie reaguje. No to na razie. Dopóki my też nie ruszamy się za bardzo, to sarny i jelenie najczęściej też stoją i się gapią. To było zaskakujące spotkanie. Z jednej strony, z drugiej strony mogło się tego spodziewać w tym miejscu. Właśnie o tym mówię. Te krzaki muszą być dobre, bo ile razy widziałem, kiedy skubią sobie z nich liście. No. To nie trzeba iść do lasu, żeby mieć jakąś dziką przygodę. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.